Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, jak chronione są dane osobowe pacjentów w szpitali. Wyniki są porażające. W zasadzie pytać by należało nie jak, ale czy chroni się nasze dane. W ponad połowie skontrolowanych szpitali doszło do naruszeń ochrony danych osobowych. W sześciu sytuacja była na tyle poważna, że konieczne było powiadomienie prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Na przykład w Krakowie. W jednym ze szpitali pacjent niechcący zabrał dokumentację medyczną innego pacjenta, a w innej placówce mężczyzna z zaburzeniami psychicznymi ukradł z rejestracji trzy kartoteki pacjentów, dwóch nie odnaleziono do tej pory. Na oddziałach szpitalnych często do... Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana była w niezamykanych szafkach lub po prostu na półce. Raportnik wskazuje również, że dokumentacja medyczna, zawierająca przecież dane wrażliwe, czyli te o stanie naszego zdrowia, trafiała do rąk osób, których pacjent nie upoważnił. Do wglądu. W dwóch skontrolowanych szpitalach kopie dokumentacji zostały udostępnione osobom, których pacjent nie upoważnił. Zdarzało się także, że dokumenty udostępniano na podstawie listu otrzymanego przez szpital od osoby podającej się na przykład za matkę pacjenta. Taka sytuacja miała miejsce w białostockim centrum onkologii, w innym szpitalnym Espezozie, w pobliskim Augustowie bezrefleksyjnie wydano dokumenty aż trzem nieupoważnionym osobom, a Jednej wysłano ją po prostu mailem. W aż siedmiu szpitalach uprawnienia do przetwarzania danych osobowych pacjentów miały salowe i sanitariusze. Po co? W trzech czwartych skontrolowanych szpitali nie wdrożono odpowiednich środków zabezpieczających dane przechowywanych w postaci elektronicznej. Były to informacje dotyczące pacjenta, jego chorób, badań, zabiegów i innych procedur leczniczych wykonanych podczas jego pobytu w szpitalu. Mocno podkreślamy, że takie dane wymagają szczególnej ochrony i z tego też powodu wskazujemy także, że w ponad połowie skontrolowanych szpitali nie odbierano uprawnień dostępu do systemów informatycznych osobom odchodzącym z pracy. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w suwalskim szpitalu psychiatrycznym. Rekordista miał dostęp do systemu przez ponad 200 dni od chwili zaprzestania świadczenia pracy. To tylko kilka z szeregu nieprawidłowości wykrytych w skontrolowanych szpitalach.